25 czerwiec, jak zwykle pogoda zacna, 35 stopni mieliśmy, teraz troszeczkę popadało, także jest troszeczkę lepiej, nie? Troszeczkę lepiej, ale ta burza niestety no, może nam przeszkodzić troszeczkę. Mamy nadzieję, że to przejdzie bokiem albo po prostu się uspokoi, bo naprawdę może być nieprzyjemnie. Drugie zawody z cyklu klubowej ligi surfcastingu, tym razem gdzie wylądowaliśmy? W Dębkach. Co tutaj ciekawego możemy spotkać na tej plaży? Ponoć jest trochę wypłycenia. No, łowisko jest dosyć płytkie, ale mamy tutaj rzekę Piaśnicę, która jak wiemy idzie z Żarnowca, także z rybą może być tutaj naprawdę ciekawie. Ale niestety ta temperatura wody tak troszeczkę nam może tutaj namieszać w naszych planach i z tym leszczem może być nieciekawie. Dobra, dzisiejsze zawody organizuje SKW Bellona. Słuchajcie, ile ludzi macie? W tym momencie jest już około 50 zawodników. Nie wiem, czy będą jacyś spóźniaccy, ale myślę, że ta 50 to będzie taka już bankowa liczba, tak? Mała zmiana planów jest, ponieważ no, Polska dzisiaj gra i tak, już mamy już jeden gol, nie? Mamy jednego gola, tutaj chłopaki oglądają sobie mecz. My musimy niestety numerki rozstawić, ale tutaj cała ekipa może sobie spokojnie mecz obejrzeć do końca i dopiero potem rozejdziemy się na stanowisko. O ile ta pogoda nam pozwoli, tak? Jeżeli pogoda no pozwoli, to mamy od której do której? Łowimy od godziny, myślę, 17:30-18:00, tak jak zawodnicy dojdą na swoje stanowiska, do 6:00 rano. Czyli 12-13 godzin spokojnej rywalizacji, myślę, będzie. Dobra, ostatnie pytanie. Co robimy, jeśli no, będzie burza? No, uważam, że ze względów bezpieczeństwa warto wtedy po prostu nie wystawiać wędek na plaży. Wiadomo, jedyny punkt wysokościowy w najbliższym otoczeniu to nie jest nic dobrego w trakcie burzy. Warto przeczekać, myślę, ze względów bezpieczeństwa i dopiero jak się troszeczkę uspokoi, wtedy na spokojnie zacząć szukać, próbować wędkować, tak? Kolejny kalesik, także też kolejne takie zawody, gdzie ten Władek Pel troszeczkę się nam dopłaca do tego biznesu. Tym razem na miejscu numer 13 Dariusz, proszę bardzo. Na miejscu, może tak po kolei, żeby było, o. Na miejscu trzecim Andrzej. I tutaj Andrzej ostatnio zapunktował, także no, cieszy się niesamowicie. Mirek, też w sumie ostatnio zapunktowałeś, nie? Tak. No Jarek ostatnio nie zapunktował, ale on tyle punktów nazbierał wcześniej, że wystarczyło i to z górką jeszcze. Lecimy dalej. W wędkarskim świecie pojawiła się rubryka Władek Team. Jacek, ty tutaj no, główne skrzypce grasz w tej rubryce. Pisałeś o leszczach. No dzisiaj możemy teoretycznie też te leszcze ostro haczyć. Powiedz nam trzy słowa. Ja nigdy nie złowiłem leszcza, żeby była jasność. Jeszcze mi się nie udało złowić leszcza, no, nie nastawiałem się nigdy na leszcze. Co muszę wiedzieć jako taki laik? Co ja tam muszę na ten haczyk złożyć? No przede wszystkim uważam najbardziej popularną przynętą jest dendromena, rosówka lub czerwony robak. Ewentualnie tak zwane kopane robaki, gdzie tam często jest bardzo strzał w dziesiątkę. Na czerwonego nie bierze, rosóweczkę nie bierze, a kopane typowe takie dżownice z ogródka i to jest strzał. Czy zestaw na leszcze te morskie jakoś się różni od jeziorowego? No na pewno, no, różni się przede wszystkim masą, czyli powiedzmy
wytrzymałością, no bo jest to zupełnie zestaw inaczej skonstruowany. Bo leszcze jeziorowe każdy stosuje, w zasadzie stara się delikatne zestawy. Każdy mówi, że leszcz jest rybą bardzo ostrożną, czyli delikatną, czyli przypony 0,12 na jeziorach, 0,20, no 0,25 to już jest, załóżmy, szczyt. Natomiast na morzu, no przypon 0,25 jest to minimum norma, nie? Główny przypon 0,50, 0,60 jest to norma, z tego względu, że wyobraźmy sobie, że na dwóch hakach ciągniemy dwa leszcze po 4 kg, czyli ten przypon główny musi mieć wytrzymałości, no te minimum 8 kg. Czyli przypon główny, no to jest petarda, a możemy użyć 35 i 0,35 na boczne troki? No możemy, oczywiście używają tutaj koledzy 0,40, ja jestem zwolennikiem. Im bardziej delikatnie, tym bardziej finezyjnie, tym bardziej lepiej, nie? Czyli załóżmy na leszcza stosuje przypony 0,22, 0,25, fluorocarbon przede wszystkim na leszcza jest to podobno linka niewidoczna dla ryb i dlatego to stosujemy, to a nie żyłka amnezji, która no, nie pląsze się. Fluorocarbon ma ten minus, że z czasem po paru rzutach, ewentualnie po paru braniach lub wyholowaniach robi się sprężynka i ten przypon trzeba no, dosyć często wymieniać. Tutaj wspomniałeś, że te haczyki używane na śródlądziu są po prostu małe, na morzu używamy troszeczkę większe? No zdecydowanie tak, no, na morzu jest haczyk tak zwany, no według mnie kopyto, nie? Rozmiar 2-4. Według mnie jest to najlepszy skuty hak, dwa zadziory u góry, żeby robaka trzymało. No, nie chcę tutaj reklamować firmy, ale jest parę firm, które robią akurat takie haki. Podstawa, kuty hak, żadnych druciaków, pewny hol, w cudzysłowie chamski hol, ryba jest na brzegu. Dobrze, czy przy tym haczyku używamy czegoś jeszcze, jakichś pływadełek, nie wiem, kulek, jak na flądry na przykład, jakieś tam świecące? No są różne sposoby, koledzy w sumie oprócz mnie stosują jakieś pływadełka, jakieś bajery, coś tam, żeby tą rybę zachęciło do brania, by to nie sprowokowało. Ja osobiście tego nie stosuję, uważam, że jakieś kolory leszcza straszą poza jednym mykiem, nie? Tak zwanym. Nie? Bardzo często przy falowaniu stosuję śrucinę, tuż przy kolanku zakładam śrucinę o ciężarze, no. Od 1 do 3 gram zaciskam. Żeby ten robaczek był na dole, wiadomo, ryba, leszcz lubi wziąć tą przynętę bardzo często tuż spod dna, z samego dna. Chociaż są wyjątki, że nieraz leszcz bardzo ładnie bierze, gdzie ten robaczek jest ciut wyżej. Nie? Przełom lipiec, sierpień, no albo inaczej, skupmy się na tym, co mamy teraz. Przełom czerwiec, lipiec, mamy leszcza w naszym Morzu Bałtyckim i chyba flądrę, tak, bo dorsz chyba jeszcze go nie ma tyle, co? No, flądra jest na pewno, natomiast dorsz jest zawsze niespodzianką, nie? Generalnie dorsz, myślę, że on zawsze gdzieś tam się kręci w strefie przybrzegowej i to są takie stwierdzenia, bo koledzy łowią te dorsze, rzadko to rzadko, ale nieraz po muchelek się trafia. Ale oprócz leszcza, leszcz, ale są także oprócz różne inne ryby w strefie przybrzeżnej naszej morskiej, przede wszystkim okoń. No okoń to jest praktycznie, jeżeli łowimy leszcza, to jest częstym przyłowem jest okoń. Węgorz, przede wszystkim węgorz i okoń. Tutaj to łowisko cechuje się bardzo dużym wypłyceniem, czyli jeżeli ktoś trafi na taką płyciznę, którą nie jest w stanie przerzucić, powiedzmy 200 metrów, będzie płytko, czy on ma w ogóle jakieś szanse na złowienie czegokolwiek? No tutaj jest akurat problem. Problem jest z tego względu, że ten leszczyk raczej tak na... On wychodzi na płyciznę, oczywiście pod warunkiem, że na dnie jest kamienie, jakiś torfik, jakieś zielsko, to on wyjdzie nawet na 70 cm głębokości. Ale jeżeli trafimy łachę piachu, to serdecznie współczuję. Flądra? Też nie? O, no flonderka inaczej. Ona bardzo często po piaseczku lubi uchodzić i nawet podejdzie na 10-15 metrów w nocy. Myślę, że łachy na 200-300 metrów nie trafimy, nie? Ale możemy trafić na łachę 50, 80 do 100 metrów. To na pewno możemy trafić w niektórych miejscach. No, ale myślę, że te 120 metrów przy odpowiednim zestawie jesteśmy w stanie zwrócić. Tak się łowi! WRF Team! Go z Krychowiak!
Grzegorz Krychowiak! Grzegorz Krychowiak! Grzegorz Krychowiak! Yeah! 18:44, organizator przed chwilą zadzwonił, znaczy się Przemek Klarecki zadzwonił, że już można łowić. Troszeczkę jeszcze pada, zawody zostały przerwane tak mniej więcej na pół godzinki. Także tak jak widzicie, schroniliśmy się w lesie, bo bardzo mocno padało, ale już przestaje padać, także lecimy na plażę. Mam nadzieję, że te gdzieś tam grzmoty, które są gdzieś tam w tle, słychać, nas nie dopadną. No, idziemy. Siedem, koniec zawodów. Także wyciągamy kije. Może coś tam się uwiesiło. Chyba nie. No, ze względu bezpieczeństwa najprawdopodobniej. Zresztą za chwilę się dowiem. Zawody przerwane. Piotrowi piorun strzelił w wędzisko. Także naprawdę jest grubo, wiecie. Nie ma co łowić podczas takich wyładowań atmosferycznych. Zaraz tutaj Piotr pokaże nam szczytówkę, bo najbardziej ucierpiała szczytówka. Jeśli uda mi się ją wyciągnąć. Haha, postrzępiła się ponoć. Postrzępiła się i to dość mocno. Patrz jak ciężko. Przytrzyma ci coś? O, coś zaczyna wychodzić. Dobra. Okej, okay, Kasia, weź tutaj zbliż. O, tak wygląda wędzisko po uderzeniu pioruna. Ja może zrobię tak, o, na takim tle. Słuchaj, ile tu brakuje? Wiele nie, może ja wiem, z 5 cm, tak? Więcej nie. Ale wystarczy, żeby zakończyć wędkowanie tym kijem akurat, przynajmniej na chwilę obecną. Huku mnóstwo, tak, kupa i także, a wędka leżała na ziemi, tak? Nie stała, na ziemi? Na ziemi leżała. Ja nigdy nie łowię po prostu, kiedy nie trzymam kij w powietrzu, kiedy jest burza, więc szybko zdjąłem tripoda i położyłem na ziemi, po czym tylko kupa huku, tak, i wychodzę, patrzę, o. Nie ma. To by, bo tak myślałem, że gdzieś tam, wiecie, na łączeniach jeszcze będzie coś upalone czy coś i to by właśnie, no dlatego pewnie tutaj reszta kija jest ok, musiało po prostu walnąć w tą szczytówkę i zejść do ziemi, nie? No myślę, że tak, bo to mówię, tylko obok leżały fragmenty, po prostu takie kawałki postrzępione kija. No, co zrobić? Ryzyko zawodowe. Na szczęście był jeszcze jeden w zapasie, więc mogłem, choć przez chwilę, prawda? Połowić, ale jakoś, no trudno. No szkoda, że zawody zostały przerwane, tak, ze względu na pogodę, ale wiadomo, w takich warunkach po prostu się nie da łowić. No nie da się. Nie da się. 21:23, jesteśmy po zupie rybnej. Tak jak wcześniej już powiedziałem, zawody są odwołane. Koło mnie stoi Wojtek Piktel, organizator. Zresztą organizatorem jest Klub Belona, tak jak zresztą już wcześniej powiedzieli. Wojtek, zawody miały trwać 12 godzin, trwały z 2 godziny, to jeszcze z przerwą. Dlatego są po prostu, no, żadne ryby nie są zaliczone, tak? Dokładnie. Zgodnie z regulaminem tura musi się, żeby były te ryby zaliczone, musi być połowa tury. A tura trwa niestety bardzo krótko, bo jedna przerwa była 45-minutowa od 18 godzin do 18:45. I teraz niestety musieliśmy przerwać ze względu na warunki atmosferyczne, gdzie pioruny tak waliły, że koledze wędkę uszkodziły, także bezpieczeństwo najważniejsze. Koledzy wszyscy się pozwijali, tam muki, niestety musieliśmy przerwać te zawody i odbędą się one w najbliższym terminie, myślę 2-3 tygodnie gdzieś tam zrobimy nowe zawody. Wszyscy zadowoleni chyba będą. Lokalizacja będzie podobna, czy coś już myślicie o jakieś inne? Myślę, że Ostrowo, Karwia, tam gdzieś te tereny bliższe, takie, gdzie faktycznie Lesz tam jest i
i tak będziemy chyba najlepiej. Dla tych wszystkich ludzi, co przyjechali, to też będzie pasowało. To taki trochę precedens, odwołane zawody. Słuchaj, to też taka nauczka dla nas wszystkich. Masz jakiś pomysł na to, co w przyszłości powinniśmy zrobić, jak reagować może, żeby czegoś takiego uniknąć? Dokładnie. Ja myślę, że przede wszystkim przy zapisach trzeba uwzględnić to, bo tak jest moje zdanie, spisywać numery telefonów ludzi, którzy łowią z nami, bo nie do każdego się i można zadzwonić na tej plaży, i, a jakby właśnie takie odwołanie zawodów, to dzwonimy do jednego, on przekazuje, ale tam nie do wszystkich, okazuje się, że trzech się zwinie, a reszta dalej łowi i no, niestety to niebezpieczeństwo dalej powstaje, nie? I musimy jednak chyba numery od wszystkich brać i spisywać i będzie wtedy chyba mi się daje najlepiej. Nie? A myśleliście o tym, żeby na przykład odwołać te zawody? Nie, no każdy chciałby, żeby te zawody przebiegły normalnie, ale no niestety no, tak te warunki raz nam przerwały, drugi raz już powiedzieliśmy, że nie, już nie ma sensu. Ale myślałem, że na przykład wiesz, wczoraj, przedwczoraj, żeby jeszcze puścić, wiesz, że... Ta pogoda była taka, w sumie się zapowiadało, że normalnie będzie, ale no człowiek nie przewidzi tego wszystkiego, nie? Rano dzisiaj, kurde, się kąpałem w morzu elegancko, a po południu co przyszło, nie? I tak, no... Każdy ciągnie, żeby to było, jednak każdy jest tego głodny, tego wędkarstwa, każdy chce połowić, no ale niestety, no tak, wyszło jak wyszło, nie? Myślę, że to jest nauczka faktycznie, że te pogody sprawdzać na bieżąco, a po drugie, no musimy tam trochę chyba na regulamin tego KLS-u naszego usiąść i jeszcze chyba zmienić właśnie odnośnie tych punktów, nie? Tych ryb złowionych, nie? Żeby to jakoś tam właśnie było, nie? Że to, jak to odwołujemy zawody, to czy te ryby liczyć, czy nie liczyć, czy jak to zrobić. Nie? Tylko wiesz, to jest znowu sprawa trochę technicznie ciężka, bo część ludzi, jak słyszała, że odwołujemy zawody, to wrzuciła ryby do wody. Ale no, nie, jak już będzie regulamin, to już myślę, że będzie określony odpowiednio, nie? Że bierzemy, jak są odwołane zawody, czyli bierzemy ryby ze sobą, tak? I albo liczymy, albo w ogóle nie liczymy nic, czyli przerwane zawody, koniec, od nowa zaczynamy, tak? No, racja. Także już będzie określone. A każdy, myślę, regulamin czyta, bo tak z tego, co dzisiaj słyszałem, że nie przeczytał regulaminu. Nie czytają. No i nie czytają, no, i ludzie, a później się kłócą, bo nie wiedzą, o co się kłócą, tak prawdę mówiąc, nie? No tak bywa, no ale no, ja wiem, no, trochę dzisiaj wynikło takich, kurde, nieścisłości trochę, bo też wyszło z tymi losowaniami, tak trochę ludzie zamiast numerek na bok, to rzucił tę samą kubkę i później ten drugi wylosował to samo i tak, kurde, dwa takie stanowiska mieliśmy, co kłopotliwe, ale jakoś tam żeśmy z tego wyszli, myślę, że tam nie będzie dymu jakiegoś tam, no myślę, że fajnie jakoś tam, no, nie będzie źle zapamiętane, nie? Reasumując, zawody będą za jakieś 2 tygodnie. Tak, 2 tygodnie myślę. Przewidujecie jakąś opłatę jeszcze za te 2 tygodnie? 10 zł będzie takie, żeby to na jedzenie już, tam nie będziemy nic więcej, nie, wiadomo, dzisiaj, żeby to ci ludzie już zjedli tą gorącą zupę, którą specjalnie z Helu wiozłem, rybną, którą mi kolega ugotował, nie, myślę, że dzisiaj zjedzą, ale i następny raz też załatwię, myślę, tą zupkę i będzie elegancko. Nie, i za 10 zł myślę, że nikt się nie pogniewa, że zrobimy jeszcze raz, bo no, koszty jakieś ponieśliśmy, jakby nie było, no, i trzeba znowu to jedzenie, znowu każdy by chciał zjeść coś tam i no, no niestety, no tak to wygląda, nie? Myślę, że to będzie dobrze, nie? Odkujemy się, jak to się mówi.